Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zacieśniało współpracę w obliczu wspólnych wrogów – Zakonu Krzyżackiego, Carstwa Moskiewskiego i Imperium Osmańskiego. Rozwój handlu i gospodarki oraz ochrona przed zagrożeniami były kluczowymi interesami obu państw. Pierwsze próby zjednoczenia obejmowały różne umowy o współpracy wojskowej i politycznej, z umową Horodle jako fundamentem. Kluczowym wydarzeniem była Unia Lubelska, która ustanowiła wspólną politykę i władzę, zachowując autonomię obu krajów. Jednak w XVIII wieku wewnętrzne konflikty, podziały religijne i etniczne oraz stałe wojny osłabiły Unię. Rosnące wpływy sąsiednich państw, takich jak Rosja, Prusy i Austria, wykorzystały te słabości, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Mimo upadku, Unia Polsko-Litewska pozostawiła trwały ślad w historii, przypominając o sile współpracy w obliczu zagrożeń.